Witam. Nazywam się Paweł Dominiak. Jestem właścicielem firmy Dominiak. Firma moja produkuje opryskiwacze sadownicze. Mamy początek roku 2019. Moja firma właśnie skończyła 8 lat od momentu, kiedy zaczęliśmy produkcję opryskiwaczy sadowniczych. Początek roku to bardzo dobry okres na podsumowania. Jedna myśl przychodzi mi do głowy, że cały ten rozwój, który dokonaliśmy, był możliwy tylko i wyłącznie dzięki sadownikom, którzy zaufali naszej konstrukcji dwuwentylatorowej o odwróconym ciągu. Firma, czyli właściciele i pracownicy, załoga oddana produkcji, podnosząca cały czas swoje kwalifikacje, to fundament, na którym budujemy działalność i rozwój. Trzeba też wspomnieć o parku maszynowym, w którym wyposażony jest zakład. Ciągle dokupowane są nowe maszyny, sterowane numerycznie. Dokładność pracy maszyn przekłada się na powtarzalny, wysokiej jakości produkt, tak doceniany przez naszych klientów. Zakład wyposażony jest sterowane numerycznie maszyny do frezowania i obróbki skrawaniem stali. Wyposażony jest również w prasę krawędziową, gilotynę do blachy, dwie wypararki plazmowe oraz wiele innych mniejszych maszyn, tak potrzebnych do powtarzalnej wysokiej jakości produkcji. Zyski firmy inwestowane są w rozwój. Poszerzana jest paleta zbiorników, kolumn wentylatorowych, wyposażenia dodatkowego. Dzięki całej tej pracy i inwestycjom klient, nabywca może skonfigurować dowolnie swój opryskiwacz sadowniczy w 100% spełniający jego wymagania. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy jakość. Jakość powtórzoną wiele razy. Jak to rozumieć? Stosujemy do produkcji materiały najwyższej jakości. Blachę kwasoodporną 316L na kolumny wentylatorowe. Cynkujemy ogniowo i malujemy proszkowo ramy. Komponenty do montażu pochodzą od najlepszych światowych producentów. Staranny montaż odbywa się za pomocą doświadczonej, pracującą wiele lat załogi. Jakość to również utrzymanie wszystkich dotychczas sprzedanych maszyn w ruchu, czyli posiadanie kompetentnego i wykwalifikowanego serwisu. Zrobiliśmy rewolucję na rynku opryskiwaczy sadowniczych. Kolumna dwuwentylatorowa. Ale nie osiedliśmy na laurach. Został stworzony na zlecenie firmy komputer sadowniczy. Jego prosta i czytelna obsługa, funkcjonalność, niska cena tak przypadły sadownikom do gustu, że 95% opryskiwaczy, które wyjeżdżają z firmy, jest wyposażonych w komputer Dominiak. Tak skonfigurowany komputer w tak niskiej cenie zwraca się sadownikom w pierwszym roku użytkowania. W późniejszym okresie będziemy publikować nowe filmy prezentujące nowości firmy Dominiak na rok 2019, czyli nowy komputer Dominiak z dużym wyświetlaczem kolorowym, kolumna jednowentylatorowa Quifan, kolumna do czereśni Streamliner, seria opryskiwaczy Effective i opryskiwacz z kosiarką oraz wiele, wiele innych i zaskoczymy sadowników tymi nowościami.
W naszej ofercie posiadamy całą gamę opryskiwaczy sadowniczych dostosowanych do różnego rodzaju upraw. Są to opryskiwacze dla niskich upraw, takich jak 2,5 metra, jak i również do upraw wysokich, typu 4-5 metrów, gdzie klienci muszą opryskiwać albo wysokie nasadzenia jabłoniowe lub czereśnie. Zaczniemy tutaj od opryskiwacza do uprawy niskiej, 2,5-3 metry. Jest to specjalna wersja zrobiona pod zamówienie klienta, gdzie maksymalna właśnie wysokość uprawy jest 2,5-3 metra. Jest to opryskiwacz z kolumną dwuwentylatorową, dwumetrową. Opryskiwacz ten posiada podwójne łuki z dyszami wypryskowymi. Jest to potrzebne do stosowania dysz w większych ilościach. Posiada on zawór Braglia, zawór elektromagnetyczny, który stosujemy w sytuacjach wtedy, kiedy czasy zamknięcia i otwarcia zaworów muszą być bardzo szybkie. I specjalny, szeroki dyszel skrętny, dostosowany do belek ciągników o większej mocy. Drugi opryskiwacz posiada w swoim wyposażeniu kolumnę czereśniową. Specjalny rodzaj kolumny z wygiętymi u góry łukami pozwala na zastosowanie większej ilości końcówek, które mogą być skierowane do góry, tak aby wysokie drzewa, które jakby górują nad kolumną, mogły być w lepszy sposób dopryskane. Opryskiwacz ten posiada specjalnego rodzaju wentylatory, my to mówimy czarne wentylatory, posiadają one 20% większą wydajność od wentylatorów białych, takich standardowych. Wentylatory te aplikowane są w specjalnych sytuacjach, kiedy tego powietrza potrzeba więcej. Jest to opryskiwacz o pojemności 2000 litrów na pojedynczej osi, posiada koła 340x16. Z pompą Bertolini, tu w tym przypadku jest to pompa PWO 1840. Pompa dostosowana do dużych wydatków cieczy. Tutaj akurat to jest 180 litrów na minutę. I zawory ARAK. Trzeci opryskiwacz. Jest to opryskiwacz z kolumną holenderską. Wyposażony w instalację naszego komputera sadowniczego Dominia, który będzie w późniejszym odcinku pokazywany. Posiada zbiornik 1500 litrów. Wentylator o średnicy 630 na górze, 800 na dole. Kolumna jest w wysokości 3-metrowej. Kolumna ta głównie stosowana jest w intensywnych nasadzeniach jabłoniowych, gdzie rozstaw między rzędami wynosi 3-3,5 metra. I wtedy ta węższa kolumna pozwala nam bardzo dobrze mieścić się w tych zawężonych rzędach. Opryskiwacz posiada na wyposażenie pompę Bertolini o wydajności 140 litrów. I zawory ARAK, jak wcześniej mówiłem, z naszym komputerem Dominiak. Dodatkowo tutaj opryskiwacz ten pomalowany jeszcze jest, rama opryskiwacza i obudowa wentylatorów z farbę proszkową. Tutaj jak widać kolor czerwony. 1500 litrów. Trzeci opryskiwacz posiada kolumnę tak jak każdy dwuwentylatorową. Jest to opryskiwacz na podwoziu tandem, tandem dwuosiowym na kołach 10x15,3. Kolumna dwuwentylatorowa, wentylatory FI 800. Sama kolumna ma 3 metry wysokości. Posiada jeszcze dodatkowe dysze na wylotach po to, aby powiedzmy można było jeszcze lepiej dopryskać górne partie drzew. Następny opryskiwacz wyposażony jest w kolumnę dwuwentylatorową 320, 11 końcówek na stronę. Pompa Bertolini 140 litrów, bardzo najlepsza na rynku. Elektrozawór ARAK, podwozie tandem. Zbiornik 2000 z plusem, czyli maksymalna pojemność 2680. 2000, resztę na pianę. Filtry 200 litrów. Zawór ciśnieniowy, miarka mokra. 8 lat produkcji to był okres, gdzie zbieraliśmy doświadczenia, mamy też swój sad, jestem sadownikiem i po tym całym okresie,
po przyglądaniu się tej konstrukcji, którą mamy, przyszedł czas na zmiany, na nową konstrukcję, taka, która jest efektem tych wszystkich doświadczeń, jest efektem postulatów sadowników i wprowadzamy, będziemy powoli wprowadzać nową serię, taką nazwaną Effective. I jest to pierwsze dziecko tej serii. Opryskiwacz 1500 litrów, który ma szereg nowatorskich rozwiązań, takich, których nie znajdziecie oprócz, tak jak nie znajdziecie u innych producentów takiej kolumny wentylatorowej, tak samo tutaj nie znajdziecie też szeregu innych rozwiązań. Takim rozwiązaniem, jednym z pierwszych, jest dyszel skrętny wyposażony w blokadę skrętu. Ogromnym problemem wśród sadowników jest łamanie wałków podczas cofania. Nawet wałek homologinetyczny potrafi się złamać, ponieważ wtedy przekracza się kąt jego bezpiecznej pracy. Zrobiliśmy dyszel skrętny, który posiada blokadę skrętu. Są to poduszki gumowe, które amortyzują nam do pewnego momentu skręt i jak założymy wałek homokinetyczny, wtedy ten wałek nie zostanie zniszczony. Dyszel posiada wszystkie elementy wymienne. Główny wał do niczego nie jest spawany, można go odkręcić, można go wymienić. Bolec można tak samo wymienić główny. Dyszel jest przykręcany do ramy opryskiwacza po to, aby nie było problemu z jakimiś tam, powiedzmy, połączeniami. Pompa nowej generacji PBO 1540, 150 litrów na minutę. Bardzo wydajna, fajna, kompaktowa pompa. Rama opryskiwacza chroniąca dolną część zbiornika przed uszkodzeniami. Opryskiwacz posiada suchą miarkę bez dostępu wody. Posiada fajnie otwierane podest. Bardzo łatwy w obsłudze. A takim największym elementem, najważniejszym, dla którego cała ta konstrukcja była zrobiona, jest to opuszczany rozwadniacz, który będzie eliminował potrzebę podnoszenia wszystkich ciężkich pakunków do wlewu, toreb z opryskami, z nawozami. Przy opuszczeniu rozwadniacza na dół możemy otworzyć klapę, nasypać środek ochrony roślin lub nawozy i zaaplikować je do zbiornika głównego. Także to jest bardzo nowatorskie rozwiązanie, niespotykane w żadnych opryskiwaczach sadowniczych. Opryskiwacz posiada kolumnę jednowentylatorową Quifan. Wentylator umieszczony nad zbiornikiem, bardzo dobrze napełniany jest powietrzem. Cała kolumna bardzo fajnie równopryska. Bardzo nadaje się, przeznaczona jest dla sadów intensywnych, 3-3,5 metra, prędkość jazdy od 10 do 12 na godzinę. W późniejszym okresie pokażemy film, jak ta kolumna opryska, po to, żeby klienci widzieli. Po więcej informacji zapraszam Państwa do siebie na stronę, ewentualnie do siedziby firmy.